na pewno utrzymali równy poziom w zagrywce, robili mało błędów, a przy takiej małej ilości błędów robili też dużo problemów tą zagrywką i dlatego myślę, że mieli ułatwione granie na siatce. No więcej, co ja mogę powiedzieć, no zagrali dobre spotkanie, Grzesiek Bociek super, kończył większość piłek, także no gratulacje. No mamy drugiego atakującego, jest Łukasz, jest Maciek, który wraca do zdrowia po zabiegu. No w chwile obecne, jeżeli nie funkcjonuje dosyć dobrze, ratujemy się zmianami takimi jak dzisiaj. No i zobaczymy, no może to gdzieś tam efekt przyniesie. W tym spotkaniu akurat nam się nie udało przechylić zwycięstwa na swoją stronę, aczkolwiek myślę, że mecz w niektórych momentach mógł się podobać. Myślę, że Kędzierzyn zaczął grać bardzo dobrze zagrywką, czyli zrobił to, co my graliśmy w pierwszym secie. Odrzucili nas od siatki i świetnie zagrali w bloku i w obronie, a my nie kończyliśmy kontrataków i tak już było do końca tego meczu. Przy tak grającym w zagrywce zespole z Kędzierzyna ciężko było wygrać. Każdy mecz w tej lidze jest i będzie ciężki. To nie jest powiedziane, że a już wygraliśmy z mistrzem Polski z zeszłego roku, to wygramy ze wszystkimi. Nie. Będą to bardzo ciężkie mecze i Kędzierzyn zagrał bardzo dobrze. Dzisiaj schodzimy pokonani z boiska. Przed nami kolejny tydzień pracy i musimy się skupić na tym, żeby z Jastrzębiem zagrać dużo lepszy mecz przede wszystkim. Nawet nie chodzi o to, żeby wygrać, tylko żeby lepiej zagrać.